Przede wszystkim znowu po 17. dzisiaj sobie ponarzekamy ponieważ internet jest dobrym miejscem do narzekania na rzeczy, które kompletnie nie mają wpływu na nasze życie a nikt nie powinien nas obchodzić, ale wydaje się też najbardziej przeznaczonym do tego medium i ludzie to lubią. Okej, okay, więc ponarzekamy sobie na ostatnie trendy, które pojawiały się w, na rynku gier komputerowych, tak zwane gry w wersji alfa to w cudzysłowie Mianowicie jest to związane z grami early access, czyli powiedzmy, ktoś ma jakiś pomysł, który chce sprzedać, który zanim jeszcze zacznie go ukończy, to e, tworzy grę w early accessie. Tam ma jakiś ogólny silnik czy zarys y, rozgrywki, ma bardzo mało kontentu, i wszystko jest zasiane, bo bugami i chce to opchnąć. Puszcza to na w Early Accessie i nazywa, czy to jest. Wersja alfa. Otóż nie. Mam tutaj małą stronę z Wikipedii. Testy alfa. Jeżeli, jeżeli przyjmiemy, że gra w wersji alfa odnosi się do gry przeznaczonej do testów alfa, to testy alfa to są testy wykonywane w organizacji, która wyprodukowała oprogramowanie. W środowisku dewelopera. Pod kontrolą. Tak? Więc jeżeli ktokolwiek spoza Spoza środowiska dewelopera ma dostęp do gry, to już jest gra w wersji beta. Takie jest. taka jest terminologia w, w programowaniu. Więc drodzy deweloperzy, wiem, że to was nie boli i to nie ma żadnego znaczenia. Ostatnio się utarło, jak po prostu, że gra w wersji alfa, to jest po prostu bardziej zabagowana, gorsza, bezużyteczna beta. Ale jest do tego pewna terminologia, i, i Wy, jako sprytni ludzie, deweloperzy, możecie się do niej stosować. Tak powiedzmy, nauczać Ciemny Naród. Bo Rozumiem, że większość tego nie może być. Wiedzieć czy coś. Okej, okay. chyba tyle miałem do przekazania Ech, w, tej, w tym odcinku bezsensownych narzekań. Dziękuję wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że będziecie teraz wiedzieli różnicę między. Wersją beta alfa, ponieważ naprawdę od tego może się, od tej niewiedzy może się zawalić, zawalić może się wszechświat. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.